Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym dniu, 16 maja 2020 roku, stajnia z Wozownią, Noc Muzeów. Dzisiejszy wernisaż jest poświęcony twórczości artysty z Oslo, Norwega, Didrika Jakobsen. Didrik Jakobsen od 2 lat mieszka w Polsce i zajmuje się sztuką, można powiedzieć, na pełny etat. Jest malarzem, rysownikiem, tworzy grafiki i muzykę, którą Państwo teraz słyszycie, która jest podkładem tego artystycznego wydarzenia. Jaka jest jego twórczość? Co przedstawia? Trudno w zasadzie zakwalifikować ją do jakiegoś konkretnego kierunku. Jest to w zasadzie połączenie, miks kilku technik, kilku takich artystycznych wypowiedzi. Ekspresjonizm, koloryzm i pewna taka podświadoma przypadkowość. Didrik Jakobsen bierze swoją twórczość z malarstwa Jeana Miro oraz Gerharda Richtera. Śmiałe, energiczne, przypadkowe pociągnięcia pędzla tworzą takie właśnie zaskakujące, kolorowe, barwne przedstawienia. Tytułem dzisiejszej wystawy jest Blacklight, czyli użycie ultrafioletu właśnie w twórczości Didrika Jakobsena. Te promienie, to światło jeszcze bardziej podkreśla jego taką niezwykłą, czasami przypadkową twórczość. Gdy obserwujemy jego malarstwo, jest to połączenie koloru i często przypadkowych słów, wręcz całych zdań. Obserwując tą wystawę, mogą właśnie dostrzec w tym malarstwie właśnie połączenie słowa i obrazu. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w ten szczególny dzień, szczególną noc muzeów do obejrzenia tejże wystawy. Zorganizowała ją Mazowska Fundacja Sztuki Art Progress z Giżycka przy współfinansowaniu budżetu miasta Giżycka. Serdecznie Państwa zapraszam do obejrzenia Blacklight, Didrik Jakobsen.